Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Jest godzina 23:20 i postanowiłem sobie, że zrobię sobie taki mały nocny maraton. Myślę, że tak ze 2 godzinki bym chciał sobie pograć w tą grę. Więc zrobimy sobie tak, postaram się nagrać 2-3 filmy. Będą one dłuższe. Myślę, że fajnie byłoby skończyć już to Elysium. Chociaż wątpię w to, bo dowiedziałem się, że jest jeszcze Underworld, czyli innymi słowy Hades jest jeszcze w tej grze. Bo sobie tam patrzyłem How Long is Fate of Atlantis, jak długi jest los Atlantydy i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że jednak jest troszeczkę długi, bo składa się z 3 rozdziałów i pierwszym rozdziałem są te bestie i tak dalej, to wszystko na powierzchni. Ale dobra, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Tego miejsca szukałem. Ja sobie tu przyszedłem poza odcinkiem. A przy okazji jeszcze... O, tu jest cel misji gdzieś. Czego ja szukam w ogóle? Tutaj. Okej, nie wiem czego szukam, ale to znalazłem. Ja raczej chciałem się skupić na tych złodziejach tutaj, na wyrżnięciu ich wszystkich w pień. Ale w zasadzie, jeśli nie muszę tego robić, to i po co? Spójrzmy. A, tu są ci Isu jednak, nie ci bandyci. Bo ja czytałem w tym queście, że bandyci to ukradli. Cokolwiek to nie jest. Tutaj jest Scar, okej. Okay. Tutaj. Dużo jest tych rzeczy. No i dobra, bo ja nie dokończyłem mówić, skupiłem się na tej misji teraz. Z 3 rozdziałów się składa ten dodatek. No i... W te rozdziały wchodzą właśnie te bestie mityczne, które już pokonaliśmy. A Elysium, w którym się znajdujemy. Oraz... Okej, dobra. No więc już mi się nie chce, nie ma powodu, żeby to robić. Myślę, że to jest mi niepotrzebne do niczego. Oraz Underworld, czyli świat podziemny. A innymi słowy można by to nazwać w skrócie Hadesem. Nie wiem, czy po angielsku nazwa Hades odnośnie do miejsca funkcjonuje tak samo jak u nas, że jednocześnie Hades to jest miejsce i jednocześnie Hades to jest Bóg. Nie wiem, czy można tak to nazwać, ale no po naszemu można tak to nazwać, więc... Oj, nie chciałem tego tutaj, nie chciałem tutaj skakać. Dyskretnie, kurde. Nie lubię robić po cichu misji, no ale trudno. Jeśli prosił... W zasadzie na prośby nie trzeba się zgadzać, nie? Więc jeśli prosił zrobić to po cichu, to możemy zrobić to na głośno i rozpierdolić ich wszystkich w drobny bak. Nie no, nie będę takim hamem. Nie wiem, gdzie ja w ogóle wlazłem, nie wiem co to jest za dziura w tym budynku. Aha, dobra, to jest przywalone tym. Ale czemu to jest przywalone tym? I czy ja mogę to przesuwać, czy... Nie, nie mogę tego przesuwać, okej. Okay. To jest 2 panów. Nie bardzo mam... To jest tam pod spodem, o kurde. To bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Nie wiem, jak mam się tam dostać. Chyba, że jestem po prostu ślepy i czegoś nie widziałem. Jego nie zaatakuje i tak go nie zabije. Dobra, jump. O kurde. This looks like the scribbles of a madman. But it's been ripped. Where's the rest of it? No nie. Idź sobie w cholerę. Dobra, mam gdzieś ten schemat. Nie chce mi się tego czytać. Martwi mnie fakt, że on mnie już widział. No ale całe szczęście mu uciekłem. Więc nie wszczeli alarmu. Ale mimo wszystko, no widzieli mnie już. Widzieli mnie już, byłem o krok od spotkania z nimi. O kurde, tu jest kolejny. I nie zabiję go na hita, to jest najgorsze. Albo spróbujmy.
Nie, nie zabiję go na chwilę. Dobra, ale gościu jest zabity. Zabity, można by rzec, w zasadzie po cichu. Tu schowamy truchło. To rozwalimy. Tą pochodnię hipnosa też można zniszczyć. Minus 25 do władzy Persefony to jest dużo. Może to odciągnie ich uwagę, nie wiem. Może nie będą się skupiać na mnie. Chociaż no, nie wydaje mi się, żeby to się udało zrobić po cichu. Wiecie, że ja nie jestem mistrzem robienia po cichu misji. Ktoś mnie wypatrzył. Jasna dupa. No Cassandra, biegnij! Spinaj się! No i dupa. Jak zawsze, miało być po cichu, sticky picky motherfucker, a zobaczyli mnie. O nie. Zdechnę. Jakie oni mają dobrego aima? Ja pierdzielę, mam zero życia, dosłownie. Będę tu tak stał. Ej, dobra, zgubili mnie głupki. Ja siedzę normalnie na skrawku schowanego terenu, a tamci nie są zaalarmowani wszyscy. To dobrze. Cassandra, wylecz się, proszę. Życie, dawaj. Obawiam się, że muszę się oddalić od nich jeszcze bardziej. Dobra, teraz jestem całkowicie niewidoczny. To mi dalej nie leczy życia. Oni chyba wiedzą, że ja tu jestem. Wiem, co ty odwalasz, proszę cię. Nie rób mi tak nieładnie, bo oni cię zabiją. Ale ich tu jest dużo. Ja pierniczę. No to jest ciekawe, że w końcu wykorzystuję tę mechanikę wspinania się tak mocno, bo zawsze gdzieś tam się dostawałem i starałem się w miarę normalnie walczyć. Nigdy nie wykorzystywałem tego, że jesteśmy koniec końców... O nie. Asasynem. Możemy się dosłownie wszędzie wspinać, gdzie tylko sobie zażyczymy. No nie, desynchronizacja. O kurde. Dupa. Jak źle. Najgorzej. To jest strasznie trudna misja. Better stay hidden. W dupie mam zwiat teraz. Biorę to i robię to po swojemu. No to się inaczej nie da tego zrobić. Wybaczcie mi, jeśli jesteście fanami robienia tego typu rzeczy po cichu. Ale ja nie jestem. Nie potrafię, to po prostu nie umiem. To się nie da, to jest nierealne, okej? Okay? Ja muszę tam wejść, zrobić odpierdziel, wyjść po swojemu, cały umazany we krwi, w plakach i tyle. Inaczej to jest niemożliwe do przejścia dla mnie. Nie wiem, chociaż może jeszcze spróbuję to zrobić. Dobra, spróbujmy to zrobić po cichu, jak mnie zauważą, bo dopiero wtedy. Hermes asked me to go unseen. Prosił. To, że o coś prosił. Prosić to się może świnia. No i tupa. Dobra, zabijmy go. O, ciekawe, a ten umarł. To jest ciekawe. To też jest ciekawe, że tego miecza nikt nie zauważy, tej krwi, która tu leży. Ale trup już nikomu nie przeszkadza. Znaczy, trup już wszystkim przeszkadza.
Uskacz! No nie. O, no i dupa. Dobra, no. Do dupy ta misja. Mam to gdzieś. Zostawcie mnie wszyscy w cholerę. No a ten? No, długo mu zeszło zastanowienie się nad tym, czy powinien mnie zaatakować. Dobra, obejdźmy to bokiem. No i oni już mnie nie znajdą. Super, świetnie. Tak właśnie miało być. No, dawaj, złap się tego. Dobrze. Wespnij się do góry i teraz tam musimy się wspiąć na sam szczyt. No i może tam się uda to zrobić po cichu. Pytanie, czy to jest, to będzie zaliczone jako misja po cichu, bo w zasadzie to nie biłem się z nimi za bardzo, a gdyby te rzeczy zniknęły, no to prędzej czy później chyba tak czy siak by się zorientowali, że zabrałem im te rzeczy. No nie wiem, tam jest ta strażniczka, czy jak ona się tam nazywa, nadzorczynia. O, to były nadzorczynie, tak, dobrze. Tak się nazywały te babki. Okej, dobra. No sobie wszystkich stąd odciągnąłem. No i spoko. O, tu mamy takie przejście, sneaky peeky motherfucker. Fajnie wygląda. Niestety moje ostatnie dwa shorty, które wrzuciłem, wygrywają żółty dolar. Lipa. Trzeba zarabiać, hajt się musi zgadzać, nie? Wiecie, o co chodzi. No to taka lipa trochę. Ale całe szczęście wszystkie filmy mają zielony dolar ostatnie. Więc to najważniejsze. I tą nadzorczynię można by było skasować przy okazji, bo widzę, że ona jest bardzo blisko naszego celu misji. Więc why not? No, tu jest bezpiecznie. To jest jeszcze wyżej, okej. Okay. Weźmy może od góry, jeśli się da. No, zobaczymy, że tu jest wejście. Okej. Okay. Może jednak warto było zrobić zwiat? Nie wiem, pojęcia nie mam. Ale mamy tutaj skarb taki już, ten większy troszeczkę. To się nazywało chyba... jak to się zwało? O, nie. Jest typ i widział mnie, ale... Nie idzie tu. Okej. Okay. No dobra. Ten mnie prawie widział. Zabijmy go po cichu. O nie, to jest ich dowódca. Dobra, oby go to zabiło. Cudownie. Ole, podleciał! O kurde. On, chłopaki naczelnika ISU. Fajne. Sobie to zaraz zobaczymy, tylko ukryję tego trupa. Na przykład tam go zrzucę, tam będzie chyba bezpieczniej niż poprzednio. No i dobra, zobaczmy sobie te buciki. Cóż to takiego jest? 52 plus 100 pancerza. Fajne, fajne, nie powiem. Tu gruby idzie, słabiutko, lipa trochę, ale trudno, niech idzie. Już tu dawno nie będzie. Strasznie dużo tych ludzi tutaj jest. Jak się dostać do tego? No to jest pytanie. Nie tędy. To jest dziura. I schody w dół. No nie, nie chciałem tego używać. Chciałem pochodnie wyjąć. Dobrze, że to nie Far Cry, tu się nie podpala wszystko dookoła. Gdzie mam w ogóle po... A, takie coś mam, dobra. Ja takie coś odblokowałem ostatnio, chciałem to mieć. Bo się tak zastanawiałem, czy to jest na pewno to, co chciałbym mieć. Okej, okay, dobra. Tu jest chyba bezpiecznie. Jakiś
pierścienie, drachmy, jakieś inne główienka. Tu jest jakiś wielki skarb. Dawaj to. Szybko skrzydły łuk, dobrze przeczytałem? Szybko skrzydły, tak. Plus 450 punktów obrażeń w łuku, wow. Brzmi świetnie. Za to to nie brzmi zbyt świetnie. O, jeszcze raz. O, jeszcze raz. Dobra, to wymordowani wszyscy. Truchła wyrzućmy. Wiecie, bo jak oni zauważą na dole te truchła, to myślę, że będą zaalarmowani bardziej na dole i będą raczej na dole mnie szukać, nie tutaj. A tutaj jest jeszcze ta pani nie naczelniczka, tylko nie strażniczka. A, u nas na dole, okej, dobra. To bez sensu to zrobiłem. Ale już teraz trudno. Tylko nadzorczyni. Jest tutaj, na moim poziomie, 40 metrów stąd. W którym kierunku jesteś, koleżaneczko? Idę cię zabić. Czyżbyś była tutaj? Dokładnie tak, tu jest. Wygląda groźnie. Wygląda niezwykle groźnie. Dobra. Dużo życia jej to zdjęło. R-ka. Świetnie. Uwielbiam ten atak. Nie wiem, jak go odblokować, ale jest super. Cieszę się, że go odblokowałem. Nie wiem w ogóle, co się stało, że go dostałem. No, przecież zaatakowałem. Dobrze, że tu jest tylko jeden strażnik, bo jak biłem się z poprzednią tą nadzorczynią, to chyba było dwóch strażników. Zobaczmy ten łuk. Mało bije. Jak to łuk. No, łuki chyba zawsze mało biły. Biją. Biją. No i biły i biją. I będą bić. Jak mi się coś wydaje, że w tej grze łuki raczej są useless. No, ma długą tą pikę. Gdzie on w ogóle zniknął? No czy on jest na kurze? Czekaj mnie, gdzie on zniknął? O nie, głupia babo. Najgorzej, no potrzebuję się wyleczyć. Boję się do niej podchodzić. Dobrze, świetnie. On poszedł w poziomku. No pieprzycie. Wyszedłem teraz z wprawy w tej grze. O nie, tylko jednego trafiłem. Zmarnowany atak, no trudno. Dobra, ale on idzie do piachu. Tak, koleżanka na razie zostaje bezpieczna. Erka. No i krojemy sobie. Jak z chaboszczaka. Na talerzu. Ciekawe mnie, ile za nią punktów ubędzie Persefonie, tej władzy. Do takiego żołnierza to po 3. No jak on nabije, no. Minus 100. Chyba całkiem nieźle. Włócznia Agate, 53 poziom. Też broń jest słabsza od mojej. Teraz tam musimy iść, okej. No to dzida, to walić ich. Srać to. Tylko najgorzej będzie, jak zrobię sobie alarm wszędzie dookoła. No dobra, chyba uciekłem. O, chyba nie. Może tak. No ich było dużo na górze. Ej, tu jest jakiś fajny taki mostek.
Życie leczy się dobrze, ładnie. Tam mnie ktoś zauważył. To źle. Zobaczmy, tutaj na górze jest jeden. Jest to. Dobra. Gdzie jest cel naszej misji? A, pod nami. Dobra, nie widziałem. Zgubiłem kompletnie. Temu by się przydało na łeb zeskoczyć. Niech ten tylko odejdzie kawałek. Kurde, ktoś mnie widział. Ten gościu tutaj. No, opuść konflikt. No dobra. To znaczy, że muszę ich wszystkich wymordować. Zapraszam, zapraszam. Bardzo serdecznie, pana pokroimy. Trzeba się trochę podleczyć. Ty już stąd idź. Doskonale wyleciał. O nie, to jest drugi ten bydlak. Jak ja ich nienawidzę. Nie w niego! Ale fajnie odleciał. Ała, 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 gwałcą! Dobra. Och, jak dobrze. Już myślałem, że zdechnę. No dobra, wszyscy są zaalarmowani, trudno. Ale wystarczy, że wymorduję tych tutaj najbliżej. Ale i tak przesrane strasznie. No dałem dupy, że ich zaalarmowałem. No teraz muszę ich wymordować. Niestety kara trochę. No ale dobrze, że chociaż odzyskałem to życie. Jest strasznie trudno momentami. Podziwiam ludzi, którzy grają na jakimś hardzie w tą grę. No klikałem F-kę, no. Nie, go dobrze. Wspaniale. Najgorsze jest to, że go się nie da ani wyrzucić na dół, ani w ogóle go się nie da przewrócić. To jest strasznie trudne. Strasznie trudne. Strasznie utrudnia grę. Już do dupy jest to, że oni mi odbierają tą adrenalinę. Ile was tu? No nie, nie tak nisko! Kurde. Najgorzej. Ale akurat trafiła nam się misja w sam raz na dłuższy odcinek. Akurat nam zejdzie na tym, żeby to wszystko wymordować. O kurde. Czekajcie, wezmę sołeczkę. Oczywiście nie może być nagrywania o suchym pysku. Więc wziąłem Pepsi. Bez cukru. W ogóle Pepsi bez cukru jest równie słodka co Pepsi z cukrem. Ale jest chyba dalej podobnie, bardziej nawet chyba słodka trochę od samej coli. No dobra, no to próbujemy dalej. Raczej nie chcę się bawić w to, że stąd odejdę, niech oni sobie dadzą spokój ze mną i tak dalej. Po prostu ich wszystkich wolę wymordować. No myślę, że to będzie po prostu prostsze rozwiązanie. Dobra. Jednego mniej zawsze, wciągnąłem go. No, no właśnie, no właśnie. Kurde.
Zapomniałem, że oni zablokowali te umiejętności, bo chciałem... A, dobra, umiejętność się odnawia jeszcze. No tak, zapomniałem się też o tym. Ładnie. Pięknie. Pokrój go. No dobra, możesz też tego. On ma dużo życia. Nie zmienia to faktu, że wygodniej byłoby go po prostu zepchnąć, bo kosztowałoby to tylko jeden punkt adrenaliny, a nie aż dwa. O nie, no trafił mnie ledwo co. So close. Wspaniale, kroimy go odcinkę z widza. Dosi się rozsypał. Nie, no nie, no nie, zablokowali mi te punkty. Dawaj, Cassandra, kroisz gnoja. A ty stąd lecisz. No i komo tu by się mówią papa. I tobie też. Niemalże double kill. No zgubcie mnie, proszę. Zgubili mnie chyba. Okej, okay, szkoda, że jestem na zagrożonym terenie. Bardzo bym chciał sobie zapisać grę. A jak zdechnę, to będzie przesrane, bo autosave mi się pewnie... No właśnie, muszę na bezpiecznym terenie być. A autosave mi się pewnie daleko zapisał. Wyobraźcie sobie, że nie chcę robić tej całej misji od nowa. No dobra, ale ich już tu jest naprawdę niewielu. O, ale cię wezmę, gościu. Jesteś trupem. I teraz twoja kolej. Pięknie, jest. O, jak śmiecia. Doskonale. Mamy wszystko i teraz tylko wrócić. Jeszcze możemy popatrzeć, gdzie są te pochodnie. Nie mapa, tylko chciałem V, ale w sumie trudno, dobra, nie. Możemy się tu przebiec, poniszczyć te pochodnie. Wiecie, to zawsze dużo punktów za te pochodnie, a nie wiem, czy jeszcze tu wrócę, nie wiem, czy będzie mi się chciało tu wracać, żeby to wszystko niszczyć, żeby czyścić całą tę lokację, bo spójrzcie, ile tu jest celów w tej lokacji. Aż 4 te pochodnie. 6 skarbów, tylu kapitanów. Więc... no nie wiem, czy będzie mi się chciało. Zabijmy go sobie. Dostanę mi na drodze. Znaczy, ja wolałem go raczej po cichu zabić, ale niech będzie i tak. I to tam rybka. Ważne, że gościa nie ma. Pytanie tylko, gdzie są te pochodnie Hypnosa, to po pierwsze, a po drugie ciekawi mnie, jak wygląda sprawa z tymi misjami. Ile nam jeszcze tych misji zostało? Jak się pięknie ustawiłeś! No nie! Ja chciałem go wykopać! Nie! Dobrze, poleciał. Pięknie. Nie o to chodziło, ale... Ale powiedzmy, że wyszło. Ile za tu biegam jak u siebie, nie? Dobra, pochodnia zniszczona. Minus 20 punktów do władzy Persefony. I pięknie. Myślę, że w ogóle dużo tutaj porobiliśmy tych strat. Bo wydaje mi się, że to było ledwo co naruszone, a teraz już zbliżamy się do połowy, jeśli chodzi o zadane straty w tym regionie. Więc to chyba dobrze, bo no jeśli trzeba skończyć, żeby skończyć dodatek, trzeba skończyć te wszystkie trzy lokacje, no to będzie bliżej niż dalej do naszego sukcesu. Okej, dobra, możemy sobie chyba stąd już wyskoczyć. Dobra, jesteśmy na terenie, na którym możemy przebywać. No i w tamtym kierunku jest fast travel, więc się fast travelujmy. Zawsze to jest zabity jeden żołnierz mniej. Zawsze to... Gdzie ja mam to dać? Kompletnie nie widzę celu misji. Jeszcze raz. W tamtą stronę. Tutaj, okej, dobra. Normalnie ślepy. Okej, dobra. No i zobaczymy, co nam
powie Hermes. I też pytanie, ile nam tych misji jeszcze tutaj pozostało? Mam nadzieję, że już niewiele, bo nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten Hades. We need to get the recipe back. About that. Here it is. You've spared this realm great suffering, my friend. I wonder, where you spotted? Dużo osób. It was heavily guarded. Things got ugly. They will know it was us. They'll retaliate. I just wanted to help, but I've made things worse. Oddam go Adonisowi. There's only one person in Elysium I trust with his power. Adonis. Have you lost your mind? I can't be the only one who sees that human for what he truly is. Adonis can be trusted. You promise me, as a friend, that you know what you're doing. If anything happens to Persephone, I am holding you accountable. There's more for me to do, Hermes. No właśnie dlatego chcę go dać Adonisowi. When we met, it was as friends. If war is coming to Elysium, I want you as my ally. No i właśnie dlatego nie będziemy po jednej stronie, przyjacielu. Zadania. Pomów z Persefoną, to jest ciekawe, ale dobra, jeszcze pogadajmy sobie z nim. The humans are after us. You, me, Persephone. Anyone not like them? I've seen it too. War has come to Elysium. We must crush the force behind the chaos. Let's fight for Persephone. You're so worried about Persephone, you can't even see you're in just as much danger. I don't care what happens to me. Adonis has the recipe to the Eternal Flame, and you were spotted when we tried to get it back. The humans who stole it are going to retaliate. What do you propose? That we kill them all? What choice do we have? Chaos came for us, and soon there will be blood on our hands. At least when you asked me to steal, it was from thieves. You're not a murderer, Hermes. You made me look like a fool when I sent you to Kyros. But I can still come back from that and prove my worth. I told you, we were diverted. It doesn't matter. Please, I'm begging you, my friend. Help me to help her. You think that your obsession with Persephone entitles you to her love? It doesn't. She will never love you, Hermes. And no amount of killing will change that. Enough! O kurde. No ale niestety taka jest prawda, że ona ma po pierwsze go kompletnie w dupie, ale on jest słabiutki. A po drugie, no jesteśmy po jednej stronie, nie po dwóch. Będę grał tylko do jednej bramki, że tak powiem. I na pewno nie mam najmniejszego zamiaru współpracować z Persefoną. Jakkolwiek by to nie wyglądało, bo wiem, że Cassandra robi jedno i drugie. Ale ja osobiście jestem jednak po stronie śmiertelnicy. A ty mógłbyś już w końcu stachnąć. Dobrze. You're going to kill him. What are you doing here? Don't question me. Thank me for stopping you both before you do something you regret. This isn't over. Stand down, both of you. You still have your parts to play in all of this. Now stop bickering and fulfill them. Okej. Okay. Dobra. To kolejne zadanie ukończone. Ile ekspów! Ale super. Dawaj mi zdolności. To jest sens na maksa ulepszać? Jest. Bierzemy to. No dobra. Zobaczmy zadania. Dwa zadania.
Nie wiem, gdzie ja mogę to wykonać. Czy to ma jakieś cele? Chyba nie. No, ciekawe, czy mogę ją zabić tak po prostu. To jest też misja, ale nie mogę jej za cholerę zaznaczyć. Nie da rady. Okej, dobra, zadania. Jest jeszcze życie za życie. Uwolnij ich umysły, ja pójdę za nimi inni. No nie wiem, na razie tego nie chcę robić. Porozmawiaj z Persefoną. No to jest w toku osłabiania tylko wszędzie. Tutaj jest do połowy. Tutaj jest mało. Tutaj też jest do połowy. A tutaj też jest mało. Ile to jest regionów? 4. Ok, dobra. Tu jest mało połowa, mało połowa. No dobra, to jeszcze troszeczkę nam zostało. Życie za życie. Dobra, no fast travelujmy się tam, czyli gdzie? Tutaj, ok. No dobra. Ale to już zrobimy w następnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey, więc mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym. Jeśli się podobało, to zostawcie koniecznie suba, lajka i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. No i cześć, ale poplątany. Koniec. Pa.